Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was przepis na sztangle z fetą. Są sycące, pyszne i mogą służyć jako przekąska albo jako jedzonko na imprezę. Możemy też zabrać taką przekąskę ze sobą w gości. Są bardzo proste do zrobienia, nie potrzebujemy wielu składników i zaraz pokażę Wam, w jaki sposób je zrobić i co będzie nam potrzebne. Będą potrzebne nam dwa opakowania ciasta. Każde z opakowań ma 270 g. Oprócz tego 300 g fety pociętej w drobne kawałki. Do tego 200 g śmietany. 100 g startego żółtego sera. Dodatkowo mam jajko i do przyprawienia pieprz i sól. Zaczynamy od rozłożenia ciasta i posmarowania po całości śmietaną. Teraz posypujemy kawałkami fety. Posypujemy solą i pieprzem. Na wierzch nakładamy drugą warstwę ciasta. I dobrze przyklepujemy. Teraz smarujemy tylko połówkę śmietaną. Posypujemy fetą. I teraz składamy ciasto na pół. Znowu dobrze zagniatamy. Teraz przecinamy na pół i na paseczki poziome. Najpierw sobie rysuję nożem, a potem przetnę. Paseczki układamy na blasze, ale najpierw skręcamy w świderki. A teraz smarujemy roztrzepanym jajkiem. I posypujemy serem. Będziemy piec w piekarniku 30-40 minut na 180 stopniach. Chwilę po upieczeniu nasze sztangielki jeszcze stygną. Jak widzicie, są super zarumienione w kolorze złoto-brązowym. Ser się stopił. Pachną na pewno, pachną pysznie, musicie mi uwierzyć, że pachną wspaniale. Są sycące ze względu na dużą ilość śmietany i fety. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu, cześć!